Jaką masz pewność, że twoje życie marzeń to nie mrzonka, która spali na panewce? Czy jesteś gotów zapłacić dzisiaj najwyższą cenę swojego życia marzeń? Mam śmiałe przekonanie, że życie nie jest bułką z serem i szynką, którą mama zapakowała do szkoły, a bufetem, do którego możesz podejść i zamówić co tylko chcesz. Ale co jest walutą? Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Witaj w trzecim odcinku mojego podcastu, a właściwie chciałoby się powiedzieć: witaj w sklepie z marzeniami. Na drzwiach tego sklepu wisi tabliczka. Jeśli twoje życzenie nie zostało spełnione, to znaczy, że jeszcze nie zapłaciłeś. Na peryferiach wszechświata znajduje się mały sklepik. Szyldu dawno już nie ma. Został zdmuchnięty przez kosmiczny huragan. Nowego szyldu właściciel sklepu nie powiesił, ponieważ wszyscy okoliczni mieszkańcy wiedzą przecież, że sklep sprzedaje marzenia. Asortyment jest bardzo bogaty. Można tu kupić praktycznie wszystko. Jacht, dom, małżeństwo, posadę prezesa, korporacji, pieniądze, dzieci, dobrą pracę, duży biust, medal olimpijski, samochody, drużyny piłkarskie, władzę, sukces i wiele innych dóbr. W sprzedaży nie ma jedynie życia i śmierci. Ich dystrybucją zajmuje się centrala, znajdująca się w innej galaktyce. Każdy klient, który wchodzi do sklepu, bo są też tacy, którzy ani razu nie weszli i do tej pory siedzą na tyłku i zajmują się chceniem, w pierwszej kolejności pyta o cenę swojego marzenia. A ceny są różne. Wymożona praca na przykład kosztuje rezygnacji ze stabilności i przewidywalności. Gotowość do samodzielnego planowania i organizowania własnego życia. Wiarę we własne siły oraz pozwolenia sobie na taką pracę, jaką kochasz, a nie taką, jaka się nawinie. Władza ma nieco wyższą cenę. Trzeba zrezygnować z pewnych swoich przekonań. Nauczyć się znajdować do wszystkiego racjonalne wytłumaczenie. Umieć odmawiać, znać swoją wartość, a powinna ona być wysoka. Pozwalać sobie na mówienie ja, wyrażać własną opinię, niezależnie od akceptacji czy dezaprobaty otoczenia. Niektóre ceny wydają się dość dziwne. Małżeństwo można otrzymać w zasadzie za bezcen, natomiast szczęśliwe życie kosztuje bardzo drogo. Wymaga osobistej odpowiedzialności za własne szczęście, umiejętności cieszenia się życiem, znajomość swoich celów, rezygnacji z dążenia, by wszystkim dogodzić, doceniania wszystkiego, co się ma, pozwolenia sobie na bycie szczęśliwym, świadomości własnych zalet, rezygnacji z bonusu ofiary, ryzyka utraty niektórych znajomych. Nie każdy klient, który wchodzi do sklepu, jest gotów, aby od razu kupić marzenie. Niektórzy, gdy widzą cenę, natychmiast wychodzą. Inni stoją w zadumie, licząc swoje zasoby i zastanawiając się, skąd wziąć więcej środków. Czasami ktoś skarży się, że ceny są za wysokie i prosi właściciela o rabat albo pyta, kiedy będzie wyprzedaż. Są też tacy, którzy wyciągają z kieszeni wszystkie swoje oszczędności i odbierają marzenie zapakowane w piękny, szeleszczący papier. Są zawsze odprowadzani wzrokiem przez zazdrosnych klientów, którzy szepczą złośliwie, że właściciel sklepu to na pewno ktoś z rodziny
i marzenia dostali pod ladą poznajomości. Właściciela sklepu dawno już proszono, aby obniżył ceny, co zwiększyłoby liczbę klientów. Ale takie postulaty za każdym razem spotykały się z odmową, bowiem właściciel uważa, że to obniży jakość marzeń. Kiedy pytano go, czy nie obawia się bankructwa, mówił, że nigdy nie zabraknie śmiałków. Śmiałków gotowych ryzykować i zmieniać swoje życie, rezygnując z nawyków i bezpiecznej przewidywalności, zdolnych do wiary w swoje marzenia, mających dość sił i środków, by zapłacić za ich realizację. Autorem tej opowieści jest anonim, znaleziony w sieci. To jedna z moich ulubionych metafor, zdecydowanie. Po prostu ją uwielbiam, bo jeszcze zanim ją poznałem, miałem przekonanie, że życie nie jest bułką z serem i szynką, którą mama zapakowała do szkoły, a bufetem, do którego możesz podejść i zamówić, co tylko chcesz. Oczywiście, podchodząc do każdego bufetu, musisz mieć jakieś pieniądze. Czego uczy nas ta historia, ta opowieść? Co należy wziąć pod uwagę, wybierając się w przestrzeń życia marzeń? Ano przede wszystkim jakieś wyrzeczenia. Każde wymarzone życie wiąże się z pewnymi poświęceniami. W zasadzie to nie lubię tego słowa poświęcenia, niech będzie dalej wyrzeczenia. Cena marzeń może obejmować na przykład rezygnację ze stabilności, którą do tej pory pieczołowicie pielęgnowałeś. Może to oznaczać też przekroczenie własnych przekonań, wartości, a nawet ryzyko utraty znajomych, którzy przecież nie lubią, kiedy ty się zmieniasz. Różnorodność potrzebnych zasobów i środków. Ceny marzeń są różnorodne, tak jak słyszeliśmy w historii, i obejmują nie tylko aspekt finansowy. Wymagają zmiany w myśleniu, wymagają zmiany w podejściu do życia, czasem w relacjach, emocjach, w podejmowaniu decyzji, a czasem terapii. Potrzebna będzie także wiara, determinacja, wytrwałość, zaangażowanie, rozwój umiejętności, rozmaite kursy, coachingi, opinie innych ludzi. Ludzie będą gadać, zwłaszcza ci, którzy nie lubią, kiedy ty się zmieniasz, kiedy ty chcesz więcej od swojego życia, kiedy chcesz wyższej jakości swojego życia. Bo przecież tym jest życie marzeń. Zazdrośni obserwatorzy często komentują decyzje innych, sugerując, że osiągnęli swoje cele dzięki znajomościom albo łatwemu dostępowi do różnych rzeczy, którego oni rzekomo nie mają. To odzwierciedla społeczne oczekiwania i presję związaną z podejmowaniem życiowych wyborów. Do tego trzeba przywyknąć. Nie wszystkim będzie się podobało to, że my idziemy po nasze życie marzeń. Gotowość. Nie każdy jest gotowy jeszcze na to, żeby wprowadzić takie zmiany w swoim życiu. Nie zgromadził potrzebnych zasobów. Ten podcast słuchasz dlatego, że ty masz już gotowość. Masz już gotowość do tego, żeby kreować właśnie swoje życie marzeń. Teraz pora wybrać się po zasoby. Koszt alternatywny. W naturze nie ma pustki, tak naprawdę. Nawet próżnia i przestrzeń kosmiczna wypełniona jest energią. Kiedy z jednego miejsca zabierzesz coś,
to i tak w to miejsce musi coś trafić w zamian. I tak jest tutaj z ceną. Kiedy nie realizujesz swojego życia marzeń, i tak płacisz jakąś cenę. Jaka jest cena za to, że nie żyjesz życiem swoich marzeń? Na uwagę zasługuje także zachęcająca postawa właściciela sklepu. Zauważ, że właściciel sklepu reprezentuje postawę pewności siebie, postawę wiary w ludzi gotowych ryzykować i zmieniać swoje życie, nie obniżając jakości marzeń. Pozostaje pytanie, kim jest właściciel sklepu? Więc jaka jest cena twojego życia marzeń? Podsumowując, co trzeba zrobić? Przede wszystkim sprawdź cenę. Jaką cenę musisz zapłacić? Po drugie, zidentyfikuj walutę. Czym chcesz zapłacić? Punkt trzeci, zapłać. Punkt czwarty, który wymaga chwilę wyjaśnienia, ciesz się procesem. Znany, nieżyjący już mówca motywacyjny Zig Ziglar powiedział kiedyś, nie płacisz ceny za sukces, ty cieszysz się ceną za sukces. Oznacza to, że chociaż osiągnięcie celów wymaga wysiłku, poświęceń, determinacji i czasu, to sama droga do sukcesu powinna być dla ciebie źródłem satysfakcji, spełnienia i radości. Proces dążenia do celu powinien być równie wartościowy i satysfakcjonujący jak sam osiągnięty sukces. Ziggy zachęca do doceniania każdego kroku na drodze do sukcesu i dostrzegania wartości w trudach, jakie podejmujemy, by osiągnąć nasze cele. Sukces nie powinien być postrzegany jedynie jako cel końcowy, ale także jako doświadczenie, które dostarcza radości i spełnienia w trakcie trwającej podróży do życia marzeń. Po piąte, cenę zawsze płacisz. Jaką cenę płacisz w zamian? Na mojej wizytówce na rewersie widnieje taki krótki tekst. Skup się teraz. Czy korzyści z nierealizowania marzenia są warte ceny nie dania mu szansy? Jaka jest cena, jaką płacisz teraz? Na koniec mam ćwiczenie dla chętnych, ale tylko dla tych, którzy chcą od życia znacznie więcej. Chcę, żebyś teraz przywołał w wyobraźni swoje życie marzeń. Masz to? Kiedy myślisz o swoim życiu marzeń, jakie ono jest? Gdzie jesteś? Co robisz? Co masz? Kto jest w nim obecny? I teraz, kiedy patrzysz wstecz na drogę, która doprowadziła cię do tego miejsca, jaka była tego cena i jak ją zapłaciłeś? Możesz powtarzać to ćwiczenie tak często, jak tylko chcesz. Możesz wykorzystać do tego zeszyt przechodzącego do działania marzyciela, o którym mówiłem w odcinku pierwszym podcastu Czas na życie marzeń. Co więcej, im częściej będziesz przebywać w tej przestrzeni, tym bliżej będziesz swojego życia marzeń. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach iTunes, Spotify czy YouTube oraz do pozostawienia oceny i recenzji pod moim programem w Twojej aplikacji lub na mojej stronie. Pomoże mi to dotrzeć z przekazem do większego grona słuchaczy. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl i zdobyć darmowy e-book. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już, na co jest czas. Czas na życie marzeń.